Specjalnie na urodziny naszykowałem film. Zanim pokażę moje prezenty urodzinowe od żonki, tutaj jest pierwszy pociąg pancerny, który miałem zbudowany z kartonu, ale nie pokażę tutaj dwóch, czterech wagonów, bo nie chcę mi się wyciągać. Taki eszelon. Teraz szybko zamienię lokomotywę, ale nie będę dawał pauzy, to tu sobie możecie popatrzeć na makietę. Pauzy nie będę dawał, dlatego żeby się potem da się nagrać. Pierwszy marszałek był zbudowany w tym roku, na początku roku. Parowóz od Marona. Pociąg pancerny, pierwszy marszałek, teraz zmienimy kolejny. Tutaj. Pierwszym prezentem od żonki to był pociąg pancerny, model kartonowy Ilja Muromec. Ja mam go sklejonego, ale tutaj stoi przy dworcu Murów. To jest cały skład pociągu pancernego. Drugi pociąg pancerny, jaki od żonki dostałem, to było 12 modeli, jaki dostałem na urodziny w tym roku. To jest pociąg w kamuflażu zimowym, też model kartonowy. No to ja go zrobiłem tutaj ostateczny, sklejony, tak wygląda. Natomiast pociąg pancerny bałtycki i tu są te dwa wagony, do tego to zrobiłem sobie jako wersja jeżdżąca. Pociąg pancerny bałtycki, wersję jeżdżącej skleiłem. To
też prezent urodzinowy, jeżdżący, model kartonowy wersji jeżdżącej. Zaraz to zmienię. Później skleiłem taki tobruk. To znowu jest tutaj ten wagon pancerny i ten dworzec kolejowy. Ja to zmienię na następne, już dam inny pociąg. Już pokazuję następny. To był parowóz pancerny BR-93 i do niego mam tutaj działo kolejowe Gneisenau. Tu jest ta lokomotywa, w środku spalinowóz. Ale co zrobiłem? Tak, kolejny prezent od żonki, czyli bateria kolejowa Gneisenau. I też sklejony jest w wersji jeżdżącej, model kartonowy. To jest kolejny prezent od żonki. A lokomotywę też kupiłem, kupiła mi do przerobienia. Parowóz. To jest kolejny prezent od żonki, teraz następny włożę. Tu kolejny prezent żonki na urodziny, to jest ten parowóz BR-52. Też model kartonowy zrobiony w wersji jeżdżącej i to jest kolejny pociąg pancerny. Oczywiście tu jest, są te wagony, spalinowóz jest w lokomotywowni i właśnie ten parowóz. Ten parowóz. I tutaj mamy ten spalinowóz z tego składu. Ale ja sobie zrobiłem ten parowóz do tych wagonów. Kolejnym pociągiem to był Kozma Minin, ten zielony, tylko że ja go zrobiłem akurat, tu jest, są wagony, wagony pancerne i
lokomotywa, parowóz jest tutaj w lokomotywowni. Bo bez braku miejsca. I potem jest ten OW301. To wagony są tam z tyłu w tych drzewach pancerne. A tu jest parowóz z tyłu składu, bo nie było miejsca, to dałem go na bocznicę. Teraz zmienię sobie zaś na kolejne. I kolejnym prezentem urodzinowym małżonki jest pociąg pancerny Pobieda, czyli Zwycięstwo. I tutaj się składa, tak. Pobieda to jest wersja jeżdżącej. Model kartonowy cały jest prezent od żonki, natomiast w środku parowóz to jest prezent urodzinowy od kolegi Zygmunta, który dał mi, sprezentował mi go do przerobienia na pociąg pancerny. Czyli to jest prezent od Zygmunta. A model kartonowy całości to od żonki. I tak się prezentuje pociąg pancerny Pobieda. Tu jeszcze jest kolejny pociąg pancerny kartonowy, członki, ale jest jeszcze nieskończony, tylko jest parowóz zrobiony. W środku jest parowóz też od kolegi Zygmunta w prezencie. A tu jest, tak będzie wyglądał, ale jeszcze nie zdążyłem go zrobić do moich urodzin. I tu jeszcze mam eszelona model kartonowy do zrobienia. Teraz zmienię na coś innego znowu. Także prezenty urodzinowe od mojej żonki, akurat tutaj są parowozy, pokazałem. I na zakończenie pokazuję prezent od urodzinowy od Daniela. Prezent urodzinowy od Daniela, a od żonki dostałem Monisi 12 modeli kartonowych do sklejenia, także nie zdążyłem jeszcze dwóch skleić,
Myślałem, że do urodzin zdążę, ale nie zdążyłem. Tu są moje wszystkie te prezenty. Tak się prezentują moje prezenty. O, dziś moje urodziny, to na dzisiaj sobie przygotowałem ten filmik, żeby pokazać wszystkie prezenty urodzinowe.